Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie. Czy rząd Prawa i Sprawiedliwości jest w stanie uratować sytuację kadrową w polskiej szkole? Pytanie retoryczne, bo oczywiście odpowiedź brzmi, że rząd nie jest w stanie tego zrobić, ponieważ rząd nie podejmuje żadnych działań, które realnie miałyby tę sytuację kadrową poprawić. Warto tutaj wspomnieć, że w czerwcu rząd przyjął projekt nowelizacji Karty Nauczyciela, projekt, który został również uchwalony przez Sejm, projekt, który zakłada zmniejszenie szczebli awansu zawodowego, spłaszczenie wynagrodzeń przy jednoczesnym podniesieniu wynagrodzeń osób, które w szkole rozpoczynają zatrudnienie. Również podjęto decyzję o rezygnacji ze stażów na kolejne szczeble awansu zawodowego. No, do tego również postanowiono wprowadzić tak zwane godziny dostępności nauczyciela w szkole, no, w ramach 40-godzinnego tygodnia pracy, jednak nie występujące w ramach nauczycielskiego pensum. No, do tego znalazło się w tej nowelizacji rozwiązanie, które pozwalałoby dyrektorom szkół na wielokrotne zawieranie umowy na czas określony z nauczycielami, no, jeśli wymaga tego sytuacja w szkole. W ubiegłym tygodniu Senat wniósł poprawki, uchwalił poprawki do tej nowelizacji. Poprawki, które między innymi zakładają podniesienie progów zarobkowych nauczycieli wszystkich szczebli. Również zakłada ta nowelizacja, czy te poprawki zakładają likwidację tych założonych, zamierzonych tak zwanych godzin dostępności, również likwidację tego przepisu umożliwiającego wielokrotne zatrudnianie na czas określony poszczególnych nauczycieli. Oczywiście można się spodziewać, że jeśli rząd będzie miał dużą determinację, to te poprawki Senatu zostaną odrzucone. Rządowi zależy na tym, żeby ta nowelizacja weszła w życie 1 września. Co ona zmienia? Po pierwsze, zmienia ona to, że większość nauczycieli nic nie zyska. Zyskają rzeczywiście nauczyciele, którzy w szkole rozpoczynają swoją pracę, a zatem nauczyciele początkujący. To oni uzyskują bezpośrednio gratyfikację finansową w porównaniu z tym, co wcześniej zarabiał nauczyciel stażysta. Po drugie, zmienia się to, że staże, które będą likwidowane i ta liczba stopni awansu, będzie powodowała tak naprawdę spadek motywacji, mobilizacji nauczycieli, którzy już w szkole pracować będą. Wreszcie nowelizacja ta doprowadza do spłaszczenia dochodów nauczycieli, co jednocześnie sprawia, że nauczyciel początkujący będzie zarabiał niewiele mniej od nauczyciela chociażby dyplomowanego. A zatem ruchy, pomysły rządu są tak naprawdę jedynie ruchami pozorowanymi. Ruchami pozorowanymi, które mają sprawiać wrażenie, że rząd rzeczywiście coś stara się robić, że jakieś podwyżki stara się wprowadzać. W rzeczywistości, to trzeba powtarzać, większość nauczycieli niewiele zyska na tych zmianach. Wreszcie rząd udowadnia, że nie ma ani pomysłu, ani umiejętności, ani może woli politycznej do tego, żeby sytuację w zawodzie nauczyciela realną zmienić. A trzeba tutaj przypomnieć, że po tej słynnej, niedawnej podwyżce 4,4% dla nauczycieli, wynagrodzenie nauczyciela stażysty wynosi 3079 zł, nauczyciela kontraktowego 3167 zł, mianowanego 3597 zł, nauczyciela dyplomowanego 4224 zł. Przy tej okazji warto dodać i przypomnieć, że przecież wynagrodzenie minimalne w Polsce wynosi 3010 zł, a zatem nauczyciel stażysta na dzień dzisiejszy zarabia raptem 69 zł powyżej minimalnego. Średnie wynagrodzenie w gospodarce w Polsce na maj 2022 roku wynosi 6399 zł.
nauczyciel dyplomowany, przypominam, 4224 zł. Tak na dobrą sprawę, w szkole nie potrzeba wielkiej rewolucji, żeby zmienić sytuację kadrową w zawodzie nauczyciela. Przede wszystkim potrzebne są realne, namacalne, rzeczywiste podwyżki, które tak naprawdę zmienią, podniosą jakość pracy nauczycieli i zwiększą konkurencję w tym, realną konkurencję w tym zawodzie i przywrócą jego znaczenie, czy może inaczej, jego znaczeniu przywrócą również swego rodzaju rangę finansową. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie!